Siema, tu ABS, witam Cię w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś przetestujemy sobie Mamby 1, petardki mało popularne. W większości sklepów widać tylko Mamby 2, Mamby 1 raczej dość rzadko. Za takie petardy, za takie opakowanie 20 sztuk trzeba zapłacić coś około 25 zł. Tak to się prezentuje, oczywiście od Enigmy, kategoria F3, gramatura 20 gram nek na 20 sztuk, więc po 1 gram na sztukę. Kod produktu EK10T, nie wiem, który z tych kodów produktów wykorzystywać, bo są tu 3. Kategoria 3, tak jak mówiłem, produkcja albańska, w oczywiście ARPI. Szata graficzna, wielki plus, naprawdę lubię to, jak wyglądają produkty od Enigmy, ale produkt ma nie wyglądać, tylko strzelać. I zobaczymy, jak sobie dadzą radę nasze Mamby 1. Mamby 2 nie oczarowały mnie. Ciągle uważam, że najlepszą petardą od Enigmy, która trafiła na nasz rynek w ostatnim czasie, no to są oczywiście, że Pumy dwójki, najlepsze dwugramówki porównywalne z Big Bangami 2G czy Powerful Bulldogami. Mamby 2 odstawały od tamtych dwóch gramówek. Titan 1, bardzo nieopłacalne przez ilość sztuk w paczce. Tutaj mamy 20 sztuk. Cenę również sporą, bo 25 zł za opakowanie 20 sztuk jednogramówek to bardzo dużo. Dla porównania, dwie paczki Piraty czy dwie paczki Polpo również będą miały 20 sztuk, również będą miały po 1 gram na sztukę. Dodatkowo będą kosztowały około 15 zł, od 10 do 15 zł. A najlepsze jest to, że również są wyprodukowane w Albanii. Więc petardy bardzo podobne. Może nie wyglądało, ale po prostu po specyfikacji wychodzą dychę taniej. Zobaczymy, może akurat Mamby 1 będą zachwycać tutaj mocą. Podejrzewam, że znając już kilka produktów od Enigmy, ten 1 gram tutaj będzie naprawdę dobry i będą to petardy mocne. Tylko sęk w tym, czy będą na tyle opłacalne, żeby na to w ogóle patrzeć w aktualnej cenie. Odstawiamy, nie wiem, czy zapraszałem, czy nie. Jeśli nie, to robię speedrun. Zapraszam do linku w opisie oraz do sklepu odpalaj.pl. Odpalamy. Bo nie pamiętam, czy mówiłem, czy nie, czy zapraszałem, czy nie. No, tak jak mówiłem. 1 gram to nie jest. W sensie, może jest, ale bardzo dobry. Szczerze mówiąc, do takich chińskich jednogramówek typu Hammer H2 Pro, Bomber H2 Pro itp. itd. no nie ma żadnego podjazdu. Do Kolpo i Piraty, no to muszę powiedzieć, że są mocniejsze. Myślę, że porównałbym to do Titanów. Titan 1, tym bardziej patrząc po wyniku, 118,6, wiadomo, to jest mała odległość, ale tak czy tak, jak już tutaj trochę petard porównywałem, to mam jakieś przełożenie i powiedzmy, że takie Powerful Bulldogi wykręcały w tym miejscu około 119 coś, więc tak naprawdę tutaj Mamba 1 jako jednogramowa petarda ma jakiś podjazd do petard dwugramowych. Widzę, folijka nie wypadła, to biorę. No to tutaj musi siedzieć naprawdę fajna mieszanina, albo po prostu siedzi trochę więcej, bo zatyczka pod korek wręcz. Bardzo fajna jakość wykonania, tego nie powiedziałem. Świetnie są wykonane, świetnie wyglądają. Lącik typowy albański, będzie się dobrze palił, nie będzie gasnął. Bardzo fajna rzecz. Zresetowany decybelomierz, odpalam kolejną sztukę. Na razie jestem zadowolony, ale no jednak ta cena. Bo tak jak mówię, tutaj 1 gram mają jakiś podjazd do Powerful Bulldogów. To nie jest tak duża różnica. Sęk w tym, że Powerful Bulldogi są delikatnie mocniejsze, tylko delikatnie mocniejsze, mimo dwukrotnie większej gramatury, ale Powerful Bulldogi, na przykład z moim kodem na odpalaj.pl, wychodzą po 19 zł. Wychodzą jeszcze 6 zł taniej niż te Mamby. Delikatnie mocniejsze, ale dużo tańsze, więc no niestety Mamby będą musiały sztąpić pola. Świetny ląd. Uwielbiam go, szczerze mówiąc. Wiem, że dużo fanów nie ma.
muszę się poprawić. Wiem, że ma dużo fanów, jak i antyfanów, bo tacy i tacy się znajdują. Ja jestem zdecydowanie fanem. 118,9. Bardzo dobre wyniki, jak na jednogramówkę, które zazwyczaj kręcą około 116 coś, 117 coś, przynajmniej u mnie w tej miejscówce i w ogóle, więc mam by dwa, nie aktualnie zachwycają, tylko odrzucają jednak ceną. Chciałbym, żeby wszystkie jednogramówki tak strzelały, szczerze mówiąc, nie oszukujmy się. Byłoby bardzo, bardzo fajnie. Niestety nie ma tak dobrze. A jak już jednogramówka strzela w taki sposób, to jest droższa od innych zdecydowanie. Ładnie biją. 119,4 jakimś cudem. Zaskakujące petardy. Aktualnie nie mam jednej i drugiej, żeby to porównać jedna przy drugiej, ale wydaje mi się, że i decybelomierz to mówi, że mam by jeden chyba biją mocniej niż mam by dwa, które mają dwa razy taką gramaturę teoretycznie, albo nawet jeśli nie są mocniejsze, to są porównywalne, co jest dziwne, bo tak jak mówię, gramatura różni się dwukrotnie, to jest spora różnica. Mam by jeden. Zaskoczyły bardzo. Ja im daję taką mocną szóstkę z plusem, siódemkę może naciąganą, bo naprawdę ta petarda jest bardzo dobra, świetnie wykonana, ma świetny ląd, nie powinna gasnąć, moc jak na jeden gram jest kosmiczna. Nie oszukujmy się, do na przykład jakichś Aktungów H2 Pro, no to one są 3 razy mocniejsze, jak nie 4. Więc chińskie jednogramówki się chowają. Wiadomo, nie ma flary, ale wciąż. Myślę, że te 6 plus zasłużone. Tylko 6 plus, a nie więcej. Przez cenę, bo po prostu właśnie przez nią na rynku są petardy, które są bardziej opłacalne. Tak jak mówiłem, na przykład Powerful Bulldogi, jakieś Hammery H2 GTR. No niestety Mamby przegrywają bitwę tylko i wyłącznie przez swoją cenę. Zapraszam was do komentowania tego filmu. Dajcie mi znać, co wy o tym sądzicie. Może wam się podobały bardziej, może mniej. Zapraszam jeszcze raz do linku w opisie. Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Trzymajcie się. Cześć. A ja lecę testować kolejne pozycje. Między innymi zostały mi do przetestowania jeszcze długiego Pumy dwójki, bo na razie testowałem je tylko na luźnych strzelaniach. Także trzymajcie się, cześć, już wam nie przedłużam.